kwestii aranżacji, wiesz. Dużo oczywiście wychodziło od Janka, jak miał już zarys, miał też pomysł, to będzie w miarę co powinien grać bas, co powinna grać druga gitara i potem no, zaczynając od tego, żeśmy ruszali, dajmy z tym zarysem, który przyniósł Jan i odpowiednio go modyfikowaliśmy na zasadzie, słuchaj, może zamiast tego lepiej będzie tak, może zamiast tego tu lepiej będzie to i tak dalej. I gotowy projekt różnił się bardzo często od samego zarysu, ale to już była, tak jak mówię, praca kolektywna. Utrzymujesz kontakt z byłymi kolegami? Przez wiele lat już nie miałem. Na samym początku, tak gdzieś do połowy lat 90. czyli 10 lat wstecz, to jeszcze w miarę tak, dzwoniliśmy często do siebie, spotykaliśmy się i tak dalej, ale to wszystko z czasem umarło śmiercią naturalną. Wiem, kiedy przyjeżdżają, widzę to, ale dowiaduję. Czy nie mogę zapytać, czy to jest za bardzo w prywatność? Czym zajmujesz się teraz? Wszyscy myślą, że jeździsz nadal trakami, czy tak jest? Nie, trakami nie jeżdżę już od wielu lat w sumie. Ja wiem, że to wszystko było wiadomo i jest do dziś, tak ludzie twierdzą, ale ja jeździłem przez pierwsze 5 lat, czyli od 90 roku do 95 jeździłem po całej Ameryce. Po 95 roku przez prawie 12 lat pracowałem w małej kompanii, najpierw jako kierowca, później jako praktycznie menadżer tej kompanii, byłem dyspatcherem, salesmanem. Bywasz na amerykańskich koncertach Lady czy też oddziału? Jak oceniasz w ogóle ich obecne składy? Oddziału w sumie dawno nie słyszałem, ale z tego co widzę w oddziale praktycznie składy zmieniają się strasznie często, także nawet się ciężko. W 2000 roku było obchodzone hucznie, we Wrocławiu dosyć 18-lecie Lady Punk, zagrał prawie cały złoty skład. Widziałeś ten koncert w ogóle? Była jakaś chęć taka, żeby... Dlaczego mnie tam nie było? Coś takiego? Widziałem fragmenty tego koncertu. Nie było mnie, bo nie mogłem być, a fragmenty widziałem i wyglądało to dosyć ciekawie. Śpiewanie Tańcz Głupia, ten tam chyba z Wojewódzkim czy coś. Ursula wystąpiła, było dużo gości. Tak, widziałem fragmenty z tego koncertu, dosyć fajnie, podobało mi się. Tak, bardzo dużo i właśnie wszystkim serdecznie za to dziękuję, bo mam dużo wiadomości i komentarzy i praktycznie 100% z nich, jak do tej pory, to są bardzo miłe i pozytywne wiadomości, także jeszcze nie spotkałem się z żadną, wiesz, złością czy wulgarnością z niczyjej strony, także jest to miłe, że wszystko, co otrzymuję, jest pozytywne i miłe, także jakieś ciekawe doświadczenie, no bo wiesz, po wielu, wielu latach. Wskazówka, co ma się mniej niż zero, mniej niż zero. I od zeszłego roku praktycznie już tego też nie robię. W tej chwili większość czasu spędzam w domu z małym dzieckiem i pracuję doryczo dla swojego znajomego, który ma prowadzi firmę limuzynową. Na zasadzie wolnego czasu wyskakuję raz na jakiś czas, kilka razy w tygodniu, żeby zarobić pieniądze. Później wracam do domu i dalej poświęcam czas rodzinie.
bo się ciężko do jakiegokolwiek przyzwyczaić. Chyba ten ostatni jest w miarę dosyć długi, ale tak to tylko oddział mi się obecnie kojarzy z Wojtkiem, ponieważ reszta muzyków się zmienia dosyć często i jest mi nawet ciężko skojarzyć, kto w tej chwili gra, czy nie gra, czy grał, czy nie. Parę nazwisk pamiętam, które się przewinęły przez oddział i nie wiem, czy są do dziś aktualne. Natomiast Lady Punk ma w miarę stały skład już od 13 chyba lat. Nowy, do którego należy Kuba, Krzysiek, Janusz i Janek. I tak jak w tej chwili od kilku lat współpracuje z nimi Michał. I chyba to jest w tej chwili no, ten jakby ostateczny staff Lady. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na piątacy. To nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Od śpiewu i mas, choćbyś nie chciał i tak swego sposób na swej wadze położą nie raz. Chodź to w fizyce wbrew. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Radiohead, coś takiego, to wszystko, wiesz, siedzi sobie na swoich miejscach, ale ja jakoś też nie przepadam za tą muzyką, jestem może już troszeczkę tej starszej daty i lubię słuchać Def Leppard starych, cały czas jestem wierny Led Zeppelin, Stones i tak dalej. Zresztą mój syn, który ma 14 lat, wychowywał się na tej samej muzyce i on też słucha dokładnie tego, co ja słuchałem przed laty i gra to na gitarze, bo mój syn bardzo dobrze gra, zresztą na gitarze, basie i na innych instrumentach, jest multiinstrumentalistą, uczy się w szkole, bardzo dobrze gra w kilku orkiestrach szkolnych i gra w domu, także może z niego będą kiedyś ludzie. Ale tak jak mówię, wychowuje się na klasykach, od Led Zeppelin począwszy, po wyjeździe mi jej nie brakowało z tego powodu, że właśnie dlatego podjąłem tą decyzję, miałem jej za dużo i była mi niewygodna, więc wtedy odpoczywałem od niej i o to to chodziło. Zaczęło mi jej brakować powiedzmy po jakichś 5-6 latach. Trochę, nie aż tak bardzo, ale trochę mi zaczęło brakować tego, ale dopiero po upływie kilku ładnych lat. Na początku na pewno nie. A zdarzają się nadal fani, którzy rozpoznają cię na ulicy, pytają o dawną popularność? No tutaj to takich fanów za dużo nie ma, wiesz, akurat w tym miejscu, gdzie ja się w tej chwili znajduję, bo popularnie byliśmy w Polsce, a nie w Ameryce, czy na Nowym Jorku, także. Parę osób jeszcze mnie, ja wiem, się rozpoznaje, no trochę się zmieniłem. No parę osób mnie pamięta, rozpoznaje, ale to podejrzewam, że głównie by to miało miejsce, w którym chodził po ulicach Warszawy, a nie Nowego Jorku. W Zakuwaldzie, który gra z Ozzy Osbornem, To są tego typu klimaty. Nowości kiedyś dobrze zapowiadał się Tweeders Down i obaj żeśmy lubili tą kapelę, ale jakoś szybko zdechła.
zawsze to po prostu były wręcz zakłady na to, jak wyglądasz, na rock'n'rollowa fryzura, czy też nie, czy grasz, czy nie. Także na forum fanów Lady Punk wszyscy wyjątkowo wyczekiwali na jakiś odzew i nagle... No, starałem się dać w miarę jak najświeższe zdjęcia, te, które miałem dostępne, gdzie widać dokładnie, jak wyglądam i jak mniej więcej to wszystko wyglądało parę lat temu. I jak wyglądam dzisiaj, zdjęcia są, te, które są świeże, to są najświeższe. Te, które są podpisane z datą wsteczniejszą. Wstecz, no to są zdjęcia sprzed 10 lat na przykład, ale to daje przekrój, że starałem się jak najmniej zmieniać swojej osobowości i wyglądu wewnętrznego. No widać, fryzura cały czas rock'n'rollowa. Tak. Zwłaszcza to zdjęcie z 86 roku, na którym widać, jak zrobią, no, wszyscy komentują, dlaczego im tak nie wychodziło, a to jednak miałeś takie włosy. No miałem, ja specjalnie też nic ekstra z nimi nie robiłem, takie były i takie miałem. W tej chwili też nic specjalnego z włosami nie robię, nie kładę żadnego cukru, tylko takie, jak się obudzę rano, wyszedł i takie mi zostają. Kręciołka! Kupowałem wtedy zachodnio-niemieckie czasopismo Bravo, w którym były zdjęcia Fleetów, Slade'ów, Rolling Stones'ów, Franka Zappy i tak dalej, i tak dalej. Słuchaliśmy wszyscy zachodniej muzyki, bo była rarytasem i niektórzy mieli do niej dostęp, więc zupełnie inaczej się odbierało, jak się słuchało coś, czego nie było, niż jakie z tego zatrzęsienie, jest tego za dużo. Także od tej pory się zaczęła ta chęć właśnie bycia innym. U nas tego nie było. Na zachodzie to było. Fajnie było mieć wąskie spodnie. W tej chwili już od wielu, wielu lat Bon Jovi jest to kwartet, nie kwintet, a basista jest dochodzący. Jest nim jakiś tam Murzyn, nawet nie znam jego nazwiska. W każdym razie, jak widać na koncertach, oni jako Bon Jovi jest tylko z tych ludzi, a basista został odrzucony już chyba w końcówce lat 80. czy na początku 90. i tak jak u Stonesów, Blue Lemon odszedł, czy coś tam się z nim stało i oni Stonesi nie wzięli następnego basisty, tylko są też kwartetem, który gra z basistą, ale tak zwanym przyszywanym. To samo jest u Bazowiego, ale to były takie żarty i teksty, żeby sobie coś mówić, wiesz, o to chodzi. Fakt jest fakt, że spotkaliśmy później Johna Bon Jovi'ego w jednym z klubów, ale nie przyszedł on grać jako on, tylko był gość na występie swojego kolegi z podwórka w New Jersey. Przyszedł tylko jako gość posłuchać gry swojego byłego kumpla, także nawet nie było możliwości się z nim. Wiesz, przez wiele lat uformowane i niektóre zespoły nie chcą dodawać nowych nazwisk, żeby nic nie komplikować, zostawiają tak zwany trzon, a reszta muzyków jest na tak zwanym wlocie czy wylocie. No tak jest, podejrzewam, w tej chwili w przypadku Michała. Hej! Patrz! Jest zupełnie blisko okna! Można jej dosięgnąć! Postać, co nam doskonale.
razem z pracownikami Huty Warszawa, także wiesz. Wtedy to było trochę śmieszne, jak miałeś długie włosy, kolorowe spodnie i jechałeś szarym tłumem w tym samym autobusie. Miałeś gitarę pod pachem, pod pachą. Tak, czyli nie było tego wszystkiego zabezpieczenia. Wtedy nie było to takie zbyt przyjemne i trzeba było, wiesz, jakoś sobie radzić, wiesz, unikać takich sytuacji, aczkolwiek nie zawsze one były łatwe do uniknięcia. I nie miał praktycznie żadnego, wiesz, sponsora i odwrotnego menadżera, który mógłby popchnąć oddział na szerokie wody w tamtych czasach, także to była jakby troszeczkę inne rozwiązanie dla młodych ludzi. Z wokalistą Krzysiek miał problemy z głosem, zaczynały się jego problemy z głosem i nie miał praktycznie żadnego, wiesz, sponsora i odwrotnego menadżera, który mógłby popchnąć oddział na szerokie wody w tamtych czasach, także to była jakby troszeczkę inne rozwiązanie dla młodych ludzi. To uważam, że akurat on był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Po odejściu Jarka na trzecią płytę przyszedł Andrzej Bielewski. Było to troszeczkę nowe doświadczenie, inny perkusista, inny trochę styl numerów, które znalazły się na trzeciej płycie i też sobie nie wyobrażam innego perkusisty na miejscu Andrzeja na tej płycie i w tych piosenkach, które były wybrane. Po odejściu Andrzeja, który został w Chicago, tamty w 85 roku wyjechał, czy tam w 6 do Chicago i został. Przyszedł Jacek Gola i z nim została nagrana płyta Tacy Sami i ta płyta była grana na koncertach i znowu on wniósł swoją świeżość jako perkusista i też uważam, że grał to, co grał, grał w taki sposób, jaki to powinno być zagrane, więc też był właściwym perkusistą w danym momencie istnienia zespołu, także nie widzę tutaj żadnego faworyta, że z tym perkusistą. Dołączyłeś do zespołu Lady Punk w 82 roku i od razu był wielki hit, wielka popularność. Jak to wspominasz? Czujesz, że polskie The Police wypali? To tak, trało wypalić, bo to z założenia było tak przygotowane, żeby wypaliło. Oddział wtedy już był popularny na tyle, że jak dołączyli sekcję z oddziału, czyli mniej szlagę, to Borysewicz ze Stasiakiem i pana Zawieczem robisz nie byli gotowi już do pracy. Piosenki były przygotowane, teksty napisane i studio zarezerwowane na nagranie pierwszej płyty, także na tamte czasy było to w miarę przyzwoicie przygotowane, żeby cała promocja i to wszystko wyszło i wyszło. A tak bardziej zdecydowanie, skład, ty znałeś się z muzykami, czy bardziej muzyka, troszkę inne jednak niż oddziału? No trochę inne, tak, no oddział był jakby bardziej rockowy, Lady Punk było bardziej popowe, ale oddział przechodził wtedy swego rodzaju kryzys, przede wszystkim z wokalistą. Krzysiek miał problemy z głosem, zaczynały się jego problemy z głosem. No tak, ale waszej kariery była to wielka popularność, wygraliście wszystkie konkursy, byliście najlepiej ubrany zespołem, to najlepiej, najbardziej popularny, to byłeś najlepszym basistą. Jak radziliście sobie z popularnością? Bo jednak tłumy wielbicielek biegały. Tak, no było to wiesz, w trasach było to w miarę jakoś zabezpieczone, bo mieliśmy, wiesz, i obstawy i jeździliśmy w autokarach od tylnych drzwi, wchodziliśmy na scenę i tak dalej, także, wiesz, mieliśmy dostęp do fanów tylko wtedy, kiedy praktycznie mieliśmy ochotę na to, a tak byliśmy raczej odseparowani. Problem zaczynał się w momencie podczas życia prywatnego, nie każdego było jeszcze w tamtych czasach mimo popularności stać na prywatne samochody, czy tak dalej, wiesz, czy jakieś mieszkania ekskluzywne, żeby się odizolować od społeczeństwa, także zdarzało się, że jeździliśmy na próby. Jakieś numery, które uwielbiałeś grać, jakiś specjalny sentyment do jakiegoś numeru? Z Lady Punk czy z oddziałem? Z Lady. Z Lady, no najbardziej zawsze lubiłem pierwszych, wcześniejszych numerów Sztukę Latania, w późniejszych lubię całą płytę Tacy Sami na przykład, bo już była taka bardziej jakby dojrzała i rockowa. Czy oprócz gry w Lady Punk miałeś jakieś propozycje grania z innymi muzykami w innych zespołach, składach?
Nie, raczej nie, nie interesowałem się tym za bardzo. Szczerze mówiąc, wiesz, to wszystko żarło na tyle dobrze, że chyba nawet nikt z nas za bardzo do tego nie przykładał uwagi. No Jarek w sumie odszedł najwcześniej, miał propozycję grania w Manamie i skorzystał z niej i poszedł do Manamu. Reszta członków zespołu raczej nie przywiązywała wagi do zmiany ani składów, ani... Podczas swojej współpracy z Lady grałeś na obecność z trzema perkusistami, to Szlagowski, Dylewski i Gola. Jaki twoim zdaniem skład funkcjonował wtedy, na tamte czasy najlepiej? To zależy, bo każdy funkcjonował prawidłowo na okres, w którym grał. Jak Jarek grał na początku zespołu przez pierwsze dwie płyty. Jednak 1 czerwca, po tym ekscesie, myślę, sekscesie wrocławskim, coś się skończyło. Co wtedy was tkwiło, jakaś złość na koniec jakiejś pracy? Bo jednak było to dla was źródłem utrzymania, żeliście głównie z koncertów, ten na przykład, jak nie komponowałeś... Przerwa nie trwała zbyt długo. Przerwa trwała 2 miesiące chyba tylko, tak, że mieliśmy czas, żeby trochę odpocząć. Płytę LP3 narysowałeś tą proroczą okładkę. Tak wyszło. To czysty zbieg okoliczności, bardzo śmieszne zresztą, bo okładka została oddana do druku, zdaje się, w lutym, ukazała się w kwietniu, była praktycznie gotowa do druku w kwietniu. Czy ja ją narysowałem w lutym, ona w kwietniu została już przyjęta i zatwierdzona do druku. Eksces wydarzył się w czerwcu, a w lipcu się ukazała na rynku płyta i ludzie nie wiedzieli za bardzo, co z nią zrobić, bo myśleli, że to jest jakiś ten wywrotowy manewr z naszej strony, ale to też akurat była kwestia czystego przypadku, zbieg okoliczności. Czego obecnie słuchasz? Jak rock and roll, czy co w ogóle myślisz na temat? Co się dzieje w rock and roll polskim i światowym? W dobrą stronę idzie... Tego nie ma, rap wyparł wszystko. Hip-hop, rap praktycznie wyparł to na całym świecie. Obecnie wchodzi w Ameryce znowu dużo takiej muzyki dyskotekowej dla bardzo małych dzieci, typu Hannah Montana i coś tak dalej. To jest tutaj dosyć popularne. I to jakby okupuje rynek. No i poza tym oczywiście murzyński rap, którego jest wszędzie pełno tych 50 Cent, czy tych innych ludzi, którzy trzepią straszne pieniądze i straszną popularność robią na tym. Rock and roll, z nowego, no to co z nowego? Z nowego pojawił się Green Day, który w miarę przetrwał jeszcze i gra i jest na topie. Kilka metalowych zespołów, Red Hot Chili Peppers. W 1987 roku powróciliście z Jackiem Golą. Mieliście jakieś strachy, obawy po tym, jak publiczność zareaguje, bo jednak jakaś część osób się odwróciła od was, natomiast prawdziwi fani jednak pozostali. Tak, no bo ci, którzy mniej więcej wiedzieli, na czym to polegało i wierni fani byli cały czas przy zespole, natomiast ci ludzie, którzy odebrali to w taki sposób, w jaki media chciały to przekazać, myśleli, że był to eksces w stosunku do nich. Także ci, którzy wiedzieli, że to nie było ich tym, byli dalej przy zespole i byli wierni zespołowi. Natomiast ci, którym zespół nie był na rękę, mieli podstawy, żeby się do czegoś przyczepić. Mhm. Ktoś się odwrócił, to się odwrócił, to jego sprawa, zespół grał dalej. Podczas pracy nad albumem Tacy Sami miały się pojawić, chodziły takie słuchy, że miały się pojawić kompozycje zespołowe. Według mnie na przykład utwór John Belushi ma bardzo wyraźną linię basu. Czy nie jest przypadkiem twoja kompozycja nie było w tym bardzo twojego wyraźnego udziału? Udział był, tylko w sumie od pierwszej płyty, powiedzmy, że z wyjątkiem, no z małymi wyjątkami, ale na każdej płycie były numery czy ślady, wiesz, dużych wpływów każdego z muzyków zespołowych. Na przykład na pierwszej płycie utwór Mniej niż Zero, który był hitem i jest hitem do dziś w całej Polsce, bardzo duży wpływ na tą piosenkę miał Jarek Szlagowski, który trafił. Po sukcesach, triumfach jednak wszyscy odmusiliście się od Jana w Stanach, zdecydowaliście się występować bez niego, jednak słyszałem, że pana zmienił decyzję. Występowaliście z
tekstami z wokalistą tym Philem Garanem, ten, który wam pomagał przy amerykańskich singlach. Występowaliście jako The Mix. Czy graliście coś oprócz repertuaru Lady? Trochę numerów Jeffa Becka, Roda Stewarda, to był pomysł Edka Stasiaka, żeby je dołączyć do repertuaru, żeby troszeczkę zmienić to. Ale głównie tu chodziło o to, że my mieliśmy kontrakt jeszcze do Jan z Januszem wspominając w wywiadach, że ty z Jackiem Golą zakupiliście najbardziej rock'n'rollowe ciuchy, jakie tylko mogliście i próbowaliście wymienić sekcję rytmiczną Johna Bon Jovi'ego. Czy było takie spotkanie, czy jest po prostu wymysł Janka i Janusza? Nie, to były takie żarty w drodze do Ameryki, że takie, że można będzie ich wymienić. Tym bardziej, że jak się okazało później w przeszłości, tam akurat w sekcji całej John Bon Jovi nie wymienił, wymienił tylko basistę, w sumie zlikwidował basistę, bo czy Titanica, czy nawet tytułowe tacy sami. To były takie numery, które najbardziej mi się fajnie grało na koncertach i najmniej je wspominam. Jedliśmy w restauracjach, piliśmy sporo napojów, na przykład dyskogowych, które były wtedy ciężko dostępne i dosyć drogie. Paliliśmy zachodnie papierosy, ubieraliśmy się za granicą, także nasze wydatki były już w tym momencie dosyć spore, a o tym, żeby odłożyć pieniądze. Trzeba mieć przede wszystkim dużo szczęścia, bo samo granie nie wystarczy. Dlatego to, że mój syn przykładowo będzie grał dobrze na gitarze, wcale nie świadczy o tym, że zostanie sławnym gitarzystą. Dlatego lepiej się uczyć i na przykład być specjalistą w jakiejś dziedzinie fizyki, chemii, czegoś i tak dalej. A grać sobie na boku, a nóż widelec, ale to nie tędy droga. Żeby się skupić tylko na tym, bo jest to na wszystkim.